Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie taki codzienny, zwykły dzień, tak mi się wydaje, bo mam dzisiaj wolne. Zabieramy się tak naprawdę tylko do sklepu, będę robić obiad i tak naprawdę tyle. Trochę do Was pogadam i powiem Wam, jak wygląda teraz moje śniadanie, bo tak jakoś odeszłam od wody z cytryną, jakoś trochę mi się znudziłam. No, oczywiście Morys mi obrabia nogę. No i co? Teraz piję kawę z mlekiem sojowym i chyba brązowym cukrem, tak? Brązowym cukrem. I powiem Wam, że o wiele lepiej mi smakuje taka kawa. W ogóle najbardziej chyba lubię kawę z mlekiem sojowym. I jeżeli macie na przykład taki problem jak ja, typu właśnie alergia czy złe samopoczucie po takim mleku normalnym, krowim, to dajcie znać, zrobię dla Was filmik o wszystkich mlekach, które mamy dostępne i o ich właściwościach i tak dalej, bo już trochę to przestudiowałam. Sama na sobie potestowałam i opowiedziałabym Wam o właśnie różnych alergiach, także dajcie znać, czy taki filmik Wam się podobał. Myślałam jeszcze o jednym filmiku, chyba o mojej toaletce, czy chcecie zobaczyć, jak wygląda moja toaletka, bo teraz aktualnie siedzę przy Natana sprzęcie. Bo tutaj mamy większy monitor i sobie właśnie wtedy robię filmy i ewentualnie zawsze rano przeglądam YouTube'a i w ogóle wszystkie sprawy załatwiam tutaj, bo jest jaśniej i też mam większy monitor, także Anton właśnie wyszedł na chwilę, także wszystko tutaj załatwię sobie. No i tak to wygląda. Pokażę Wam ostatnie książki, które kupił. Może czytałyście, bo teraz jest oczywiście fala tych wszystkich coachów i trenerów. Ja tam właśnie sobie kupił dwie książki. Zaryzykuj, zrób to. Też mu polecił kolega, który jest sfrustrowany właśnie pracą. I też oni pracują pod presją, także Nathan właśnie kupił taką książkę z ciekawości właśnie, jak tutaj Richard Branson doszedł do swojego majątku. Bardzo fajna podobna książka, tak dosyć łatwo napisana i pracować i nie zwariować, to też jest fajne, bo tutaj właśnie wiele ludzi teraz pracuje właśnie pod presją i ma właśnie różnego rodzaju problemy związane z pracą. I tą książkę napisał, zaraz Wam powiem, kurczę, słynny gościu z TVN-u, zaraz Wam powiem. Miłosz Brzeziński. To jest właśnie coach, taki trener personalny i on tutaj mówił właśnie o wysysaniu naszych sił witalnych, także to też jest fajne. I to jest wydane przez Dzień Dobry TVN, bo tutaj też Miłosz pokazuje się w Dzień Dobry TVN, nie wiem czy oglądacie, ale czasami się pojawia. Także jeżeli macie jeszcze do polecenia jakieś takie książki motywujące, to dajcie znać koniecznie, bo Nathan właśnie takie teraz zbiera się takimi pasjonalnymi książkami, a ja przy okazji zawsze śledzę na przykład Grzesiaka na Facebooku czy właśnie na YouTube i też Wam polecam, bo naprawdę czasami warto się zmotywować, chociażby oglądając filmik na YouTubie. Także ja tutaj jem śniadanie i teraz właśnie nie wiem, czy widzicie tą czerwoność tego szejka. Zrobiłam sobie szejka z mlekiem chyba ryżowym, tak, ryżowym. Dodałam pestki dyni, jabłko, banan i dużo truskawek i chyba troszeczkę dodałam płatków kukurydzianych, tak? Chciałam zobaczyć, czy będzie czuć posmak. Zresztą zaraz zobaczymy. Dobra, bo bez cukru. A jeszcze truskawki są zimne, bo dopiero je wyjęłam z lodówki. Także... no, tak wygląda moje śniadanie i ja zawsze do śniadania jem orzechy też na pawca. Takie musicie zdobyć w Carrefourze, takie małe porcje. My sobie kupujemy właśnie takie małe porcje raz tam w tygodniu. W ogóle dostałam jakąś alergię, słuchajcie, nie wiem co się dzieje, ale jest jakaś alergia w ogóle, nie wiem czy to na tą pogodę, że coś zaczyna kwitnąć, ale po prostu nie mam pojęcia. No, także szybko teraz złożę dla Was filmik. No i dzisiaj będzie taki luźny dzień, bo naprawdę chcę po prostu sobie zwyczajnie odpocząć, pewnie też macie wiele takich dni, a uwierzcie mi, że ja mam ostatnio, no, takie dni, że po prostu nie mogę się doczekać weekendu. Tydzień w ogóle przelatuje bardzo szybko i dlatego też no, później jak są wakacje, to właśnie nie chcę, żeby tak mi szybko leciał czas. No i właśnie musimy załatwić sobie wakacje, bo tak się zastanawialiśmy, w przyszłym na pewno roku jedziemy do Londynu, albo gdzieś za granicę, typu, no właśnie, dużo miejsc przeglądaliśmy, powiem Wam szczerze, ciężko się zdecydować. No a w tym miesiącu, w tym roku chyba pojedziemy nad morzem, bo na tam ma mało urlopu, w ogóle ma bardzo dużo pracy. Także się zdecydowaliśmy na wakacje
Polsce. No i przy okazji wiecie, co najgorsze jest, żeby, właśnie, żeby zostawić Borysa, bo... Ja mam oczywiście do ludzi zaufanie, ale naprawdę ciężko mi jest go zostawić, bo to jest takie małe dziecko. Zresztą widzicie, on jest taki zakochany. Tak? Zakochany jestem? No i tak, nie wiem, to będzie takie pierwsze rozstanie, nie? No nie wiem, czy też tak macie z psami, ale ja go traktuję jak swoje dziecko i zawsze jak coś mu się stanie, czy coś tam pisnie, to zawsze od razu wychodzę z łazienki i w ogóle. Także tak, a ja w ogóle mam tutaj orzeszki, widzi te. Dużo tutaj rzeczy dobrej widzisz. Nie wiem, czy wasze psy mają, ale pewnie tak, że ciągle żebrzą. No, także ja się zbieram, a później jeszcze do was wpadnę. I myślę, że dzisiaj wam zrobię taki trochę vlog. Właśnie vlog taki połączony z tagiem, bo chciałam wam zrobić taki tag szybki. Także zobaczymy, jak to wyjdzie z czasem. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Właśnie zostaniecie ze mną. Także ja się idę ogarniać i się zaraz pewnie zobaczymy. Co? Zobaczcie małego dziada. Siedzi. No i on tak często wchodzi. Powiem wam, że nie możemy tego u niego zmienić. Morisek, no co ty robisz? Na biurku siedzisz? No co ty? No co ty? No. Tak, i on sobie wącha pędzle. Wącha sobie pędzle. Chodzi sobie po tym biurku. Także, no nie wiem. Coś, Morisek, musimy tutaj zmienić. Tak? No chodź. 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 No. No chodź. Tutaj pobaw się swoimi zabawkami. O, zobaczcie, korek. O, no proszę. Czekajcie, może go przyczajmy, jak wchodzi. Bo w ogóle tutaj mam w szufladzie, nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj mam w szufladzie gąbkę, o, tą z Oriflame'u, którą wam pokazywałam. I on to wszystko widzi. O, wyłączę lampę. O, i on cały czas tutaj siedzi i patrzy. Jak otwieram od razu szufladę, jak się maluje, to... Moritz, co ty robisz? Tak, siedzisz sobie. No super. O. O tak, najlepszy, najlepszy koreczek, tak? Najlepszy koreczek. O, Jezu, może sobie usiąść. No tak, zobaczcie, jak mi kapcie zniszczył. Całe mi kapcie zniszczył. Ciągle mi tylko podgryza i mi tutaj już zniszczył w środku. O, tu mam wygryzione. Muszę sobie właśnie kupić, jak dajcie znać, czy gdzieś widziało się promocja na te kapcie. Morris. O. No co? Dostałeś w końcu gąbkę? Dostałaś w końcu gąbkę, tak. Pancia ma nową. No. Pancia ma nową gąbkę. Już w końcu mogłem dostać się pobawić. Zobaczcie, co się zrobiło z Beauty Blenderem. Hmm. No co? Taki dumny jesteś? Taki dumniacha jesteś? No co? Super, nie? W końcu się doczekałeś. Na zdrówko. Na zdrówko. No, także tak kończą Beauty Blendery.
Słuchajcie, ogarnęłam się troszeczkę, malowałam, zrobiłam obiad, bo zaraz wychodzimy na zakupy. I może na jakieś takie zakupy ubraniowe, nie wiem, jeszcze zobaczymy. No i chciałam zakończyć ten vlog takim szybkim tagiem, bo dzisiaj jest vlog domowy, to skojarzyło mi się, że można by zrobić od razu tak, czy perfekcyjna pani domu. I muszę wam pokazać kilka produktów, które ostatnio dostałam od koleżanki, jeszcze ze studiów, która bardzo mi polecała kiedyś różnego rodzaju tam środki czystości. I mimo, że to jest taki, słuchajcie, trywialny temat, typu tak, środki czystości, czym ewentualnie coś doczyścić, ale naprawdę czasami mi sprawiały różne zabrudzenia, trudności. A tak naprawdę na sklepowych półkach wiedziałam, co wybrać, ale tak za bardzo nie sądziłam, że te produkty są na tyle silne, żeby ewentualnie różne plamy czy zabrudzenia usunąć. I koleżanka podpowiedziała mi, że jest taka firma jak Lupra, już kiedyś wam pokazywałam od nich chyba balsam do dłoni. Było naprawdę super i dostałam dużo, naprawdę dużo właśnie tych produktów od koleżanki, która stwierdziła, że i tak naprawdę te kosmetyki ma i te kosmetyki, te produkty ma i czemu by się miały zmarnować. I właśnie dostałam naprawdę wielką pakę tych produktów, przetestowałam sobie i dlatego wam też je polecam, bo Lupra, tak wyglądają, słuchajcie, te produkty. Tak a propos tego tagu w ogóle. I słuchajcie, naprawdę fantastyczne. Tutaj mamy na przykład chyba jakieś tam do czyszczenia blatów, jakaś tam emulsja, czy płeć, słuchajcie, wszystko doczyszcza. W ogóle moje biurko, które jest białe i od kosmetyków często jest, słuchajcie, no nie powiem, że za czyste. To po prostu psikam i przejeżdżam po całym biurku i one jest super białe, bardzo czyste, doczyszczone w ogóle, bardzo ładnie pachną te produkty, a płyn w ogóle do ubrań jest naprawdę fantastyczny. Także podlinkuję wam stronę, żebyście sobie zobaczyły ewentualnie namiar na moją koleżankę, bo ona wam wszystko zamówi. Słuchajcie, kurier jest praktycznie na drugi dzień. Także jeżeli na przykład macie jakieś problemy z zabrudzeniami, bo tam są odplamiacze, ja jestem też bardzo zadowolona, naprawdę niezwykle z płynu do mycia naczyń, chociaż teraz używam zmywarki, także rzadko go używam. Ale jeżeli jesteście ciekawe, tak najbardziej wam polecam. I przygotowałam, słuchajcie, kilka pytań z tego tagu. No bo to jest tak, właśnie perfekcyjna pani domu i zaraz zobaczymy, czy ja jestem perfekcyjną panią domu, ale powiem wam od razu, że na pewno nie. Ale z wieloma obowiązkami tak naprawdę podpatrując u mamy, później jak się przeprowadziliśmy, to powiem wam szczerze, naprawdę nie mam w ogóle problemu z prowadzeniem domu, nie mam problemu. Także myślę, że gdzieś tam coś we mnie mama zaszczepiła, chociaż zawsze mówiła, że jestem totalnym leniem, no ale chyba każda z was była totalnym leniem w domu i raczej na swoim dopiero się przekonała, ile jest obowiązków. Ale one nie zawsze przytłaczają, także to jest akurat dla mnie przyjemne. Przyjemność mieszkania samemu, przyjemność decydowania o sobie. Dobra, tutaj mamy no i mam tutaj kilka pytań, zaraz je przeczytam. Dwa obowiązki domowe, które lubisz robić w domu. Na pewno lubię, słuchajcie, układać tak wszystko, żeby to było na miejscu, żeby każda rzecz miała właśnie swoje miejsce, żeby było równo. I my w ogóle bardzo lubimy mało mieć rzeczy tak na widoku, tak, że mamy dużo szaf i takie wszystkie zabudowane te szafy. Także to jest właśnie, ja jestem od tego, żeby wszystko poprzestawiać, żeby wszystko nadzorować. I na przykład bardzo lubię myć blat w kuchni, znaczy blat, myć tą płytę, bo jak ją czyszczę właśnie, no na przykład tutaj mam chyba ten odtłuszczacz z tego Lupra, to powiem wam, że kiedyś na przykład nie mogłam w ogóle domyć, to mi się wszystko mazało tymi rzeczami, które ja kupowałam na przykład w sklepie, a tutaj msiknęłam parę razy i dosłownie to przetarłam i było wszystko lśniące, także mamy taką płytę gazową, która się strasznie paćka, słuchajcie, jedna kropla od razu tu zasycha, jest czarna, także wszystko to widać, te wszystkie nowoczesne urządzenia są naprawdę straszne, także to są dwa obowiązki, które lubię robić w domu, właśnie układać wszystko, składać właśnie ubrania, wszystko tak pakować do tych szar, żeby tego nie było widać i właśnie myć tą płytę. Dwa obowiązki domowe, których nie lubisz robić w domu. Zdecydowanie nie lubię mieć łazienki, jest za dużo tego. Jest, o właśnie go siedzi, no ale nie widzicie chyba tego, on zaraz przejdzie. O. Na pewno nie lubię właśnie zmywać naczyń, to jest okropne, po prostu okropnie nienawidzę zmywać naczyń i bardzo się cieszę, że mamy zmywarkę. I co nie lubię robić w domu? Aha, nie lubię na przykład w łazience myć łazienki. Powiem wam szczerze, że ja tak się wycwaniłam, ale to jest straszne, ja wiem, ja to wiem i pewnie Natan też to wie, ale ja na przykład mogę sprzątać cały dom, nie mam aż takiego wielkiego tego mieszkania,
Także ja na przykład lubię właśnie posprzątać kurze, wszystko posprzątać, ale nienawidzę łazienki, bo tam są różne zakamarki, gdzie uderzam paznokciem na przykład i od razu te dłonie są takie szorstkie, nienawidzę tego po prostu. Ale na przykład sprzątnę kurze, mogę na przykład odkurzyć, wszystko poprzestawiać, poustawiać, no tam tylko później właśnie myję łazienkę i odkurza. Także naprawdę się mogę wycwalić i umyć już cały dom, tylko żeby tej łazienki nie ruszać, bo tam jest po prostu za dużo rzeczy, tata też jej nie lubi, ale jak tak sobie stwierdził, że tylko był umył łazienka, ja całe mieszkanie, no to może iść na taki deal. Czy lubisz gotować? Tak, to jaka jest twoja popisana potrawa? No, ostatnio powiem wam, że usłyszałam, że bardzo dobrze gotuję, także to jest dla mnie osobisty taki sukces. No i co jest popisowym daniem? Ja robię różne rzeczy, chili con carne, jakiegoś na przykład kurczaka właśnie w pomidorach, makarony, sosy. No tam bardzo lubię też zupę, ostatnio pierwsza rzepa wam bardzo smakowała, także jest dużo takich dań, które nie są jakimiś moimi popisowymi, bo nie mam jakiegoś takiego, wiecie, dla mnie najlepszy jest makaron z sosem grzybowym i koniec. Ale na przykład jak do mnie przychodzi rodzina, to uwielbiam robić właśnie pieczonego kurczaka z szpinakiem, pieczonymi ziemniakami. I to jest właśnie super, bardzo, bardzo ostatnio na moich urodzinach była cała rodzina zadowolona. Babcie też w ogóle, że super, że szpinak mi wyszedł rewelacyjnie. A ten też właśnie lubi szpinak. Także tak, no mam różne. Ja na przykład jak nawet zakupię sobie zwykłą zapiekankę, słuchajcie, w opakowaniu, to i tak ją doprawię po swojemu, suszone pomidory, wiecie, pieczareczki, wszystko tak, no musi być tak dopracowane. Ja właśnie lubię takie potrawy dopracowane. Czyli tak, bardzo lubię gotować. Dla mnie to nie ma problemu. Mnie to sprawia ogromną przyjemność. Zresztą widzicie filmiki kulinarne, które później wam się naprawdę sprawdzają. Także zawsze, zawsze lubię czytać wasze komentarze. Podziel się twoimi trikami, ale perfekcyjna pani domu. Ostatnio koleżanka mi sprzedała patent, jak właśnie myć okna, jak myć na przykład kabinę prysznicową, że nie zwykłą ścierką, nic, tylko kupujemy sobie taką z tą gumką, taką jakby myjkę do szyb samochodowych i po prostu pryskamy całą szybę, przecieramy i wtedy jest doczyszczona szyba i właśnie kabina prysznicowa i tym najlepiej właśnie schodzą zabrudzenia. Także nie mam jakichś dwóch trików, no. Ja powiem wam szczerze, no myję wszystko tak jak trzeba, nie mam jakichś super trików, że wow, naprawdę mogę wam coś polecić. Nie, tak się rozglądam po tym mieszkaniu, tak, nie, nie mam nic. Wymień dwóch ulubieńców domu, nie rozumiem za bardzo tego pytania, no co, mój pies i Nathan to są moi dwa ulubieńcy domu. Dwóch ulubieńców domu. No nie wiem, no moja toaletka na przykład, moje biurko, moja toaletka to jest to razem z krzesłem, to całe moje centrum dowodzenia, jak to wy mówicie, to jest... Ej, bardzo lubię zmywarkę, tak? Ja nie wiem, czy wy macie zmywarkę w domu, ale właśnie mamy taką dużą dosyć. I powiem wam szczerze, tak na marginesie, naprawdę to o wiele taniej wychodzi, jeżeli zmywać, powiedzmy... A my płaciliśmy powiedzmy 140 zł za wodę, a teraz płacimy na przykład 70, bo na początku w ogóle nie używaliśmy zmywarki, a teraz mieliśmy takie 2 miesiące testowania zmywarki i wyszło nas o wiele taniej, naprawdę o wiele taniej, także to już nawet nie chodzi o jakieś tam rachunki, ale naprawdę w końcu nie ma kłótni, bo zawsze się kłóciliśmy właśnie o zmywanie, aż teraz moja kolej, a Natanowi się zebrało tyle garów, a ja zmywam, zmyłam do talerzy, to już była moja kolej, także naprawdę psychika jest też ważna i rachunki swoją drogą, super, że to wychodzi taniej, ale tak, psychika też jest ważna. Dalej, czyli tak, czyli zmywarka i właśnie moja toaletka. Kto prowadzi budżet domowy? Powiem wam tak, ja decyduję, co mamy kupić, idziemy na zakupy, ja robię listę, wszystko to, co ja chcę, to Nathan kupuje, typu, nie wiem, zamów to, tutaj zapłać to, zapłać tamto, ale tak naprawdę Nathan na przykład opłaca wszystkie takie, znaczy on się tym zajmuje, na przykład te wszystkie tam rachunki za wodę, za gaz, to on się wszystkim tym zajmuje, ma swoją tam listę i wszystko sobie tam zawsze wylicza. Także takimi rzeczami technicznymi on się zajmuje, wszystkie tam rachunki płaci za telefony, za telewizję, to tak. Ja się zajmuję takim bardziej takim budżetem, takim kobiecym, czyli właśnie zakupy, właśnie jedzenie i tak dalej, to ja zawsze robię listę i jedziemy i kupujemy, bo no, budżet jest wiadomo wspólny, także
Także tak, także mamy takie podzielone swoje obowiązki, którymi staramy się dzielić i tak jak Wam mówiłam wcześniej, no tam jakby takie techniczne rzeczy, to były właśnie rachunki wszystkie, a ja mam takie bardziej rzeczy praktyczne, no wszystko jest praktyczne, tak. Także naprawdę tutaj mamy, zresztą no ten właśnie na przykład jest bardziej taki, to jest taki nasz księgowy domowy, także ja się takimi rzeczami w ogóle nie zajmuję, mnie to interesuje, zawsze wiem ile na przykład płacimy za wodę i tak dalej, ale te wszystkie rozliczenia, to on się raczej nimi zajmuje, zresztą nawet śmiejemy się, jakbyśmy brali kredyt, no to na tam by wszystko to załatwiał, bo zawsze jak dostaję na przykład jakieś umowy, czy jakieś papiery, czy podpisuję jakieś papiery, to zawsze na tanie wszystko czyta mi, a dopisuję zawsze pytania, które ma na przykład do umów, czy do właśnie jakichś tam spraw i zawsze wtedy on mi takie techniczne rzeczy rozwiązuje, także naprawdę mam bardzo dużego pomocnika w domu. Pedantka czy bałaganiarz? Ja jestem pół na pół, bo są takie strefy w domu, gdzie ja bardzo dużo bałaganię. Na przykład mam na koszu do prania swoje ubrania, piżamy i takie różne domowe ciuchy, to tam mogę mieć burdel totalny, ale raczej w domu wszystko i po Morisie na przykład, słuchajcie, on wszędzie ma te swoje zabawki, wszędzie i w tym drugim pokoju, gdzie mam właśnie toaletkę i często kręcę filmy, to on ma swoją bawialnię, po prostu wszystko jest na podłodze, każda jego zabawka. Ale na przykład jak właśnie Nathan bardziej bałagani w domu, to ja wszystko po nim sprzątam, chodzę po nim po prostu jak taka sroka, wszystko po prostu sprawdzam i, że tak powiem, dziobię, czyli wszystko podnoszę. Tradycja wyniesiona z domu, którą praktykujesz do dziś. Nie wiem, no wspólne na pewno posiłki, to jest coś najważniejszego. Zawsze chodzimy ze święconką, na przykład to też jest dla mnie ważne. Tam na Nowy Rok, czy powiedzmy Wigilię, nie chodzę do kościoła, ale tak, musi być święconka i w tym roku też na pewno pójdziemy. No i ogólnie rozmowy, ale miłość do zwierząt to też jest wyniesiona z domu i też staram się Natanowi też pokazywać właśnie ten drugi punkt widzenia, bo on w domu na przykład nie miał zwierząt, dopiero jak się poznaliśmy, to też chciał mieć psa, mamie kupił. Także taka właśnie miłość do zwierząt, takie właśnie podejście do ludzi, że właśnie rozmową wszystko można rozwiązać, także to. Dużo wyniosłam z domu, ale to naprawdę to jest nawet temat na osobny filmik, bo naprawdę dużo mi mama przekazała takiej wiedzy, takiego podejścia do życia. Mój tata na przykład też zawsze mówił, że trzeba bronić swojego zdania, także to są takie rzeczy takie bardziej, wiecie, mentalne. No, także mam nadzieję, że podobał Wam się ten tag. Nie chciałam go robić w osobnym filmiku, chciałam zrobić taki właśnie vlog domowy, właśnie z takim tagiem. Jak widzicie, perfekcyjną panią domu nie jestem, ale uważam, że tak, że dobrze sobie radzę, jest wszystko ok, jest dom czysty, mamy zawsze pod dostatkiem jedzenia, zawsze jest obiad i to jest właśnie dla mnie ważne, bo ja pamiętam, jak moja mama zawsze musiała zrobić obiad dla taty, żeby wrócił z pracy, jak jest zmęczony i to staram się u mnie w domu na przykład właśnie mieć. Nawet jak chodzę różnie do pracy, to zawsze Nathan jak przychodzi do domu, to jest obiad i ja zawsze się staram myśleć o tym, że jest pewnie zmęczony, że miał dużo stresu w pracy, wiecie, on bardzo szybko pracuje, także na pewno przychodzi do domu zmęczony, ale właśnie staramy się zawsze zjeść razem, zawsze porozmawiać. No i tak to wygląda u mnie. Mam nadzieję, że Wy mi opiszecie, jak wyglądają u Was pewne obowiązki domowe, jak się dzielicie, bo jestem bardzo ciekawa, jak między swoim mężczyzną rozdzielacie obowiązki. Tak jak wiecie, my robimy wszystko wspólnie, my wszystko razem wspólnie omawiamy, nawet jak kiedyś nie mieszkaliśmy ze sobą, to zawsze mieliśmy wspólne pieniądze na wakacjach i tak dalej, także ja to starałam się wprowadzać od początku. Taka wspólnota, wiecie o co chodzi. Nie lubię w ogóle takiej rozdzielności, moi rodzice zawsze wszystko mieli ze sobą razem, do wszystkiego dochodzili razem. No także myślę, że to jest takie normalne. No, także to jest taka cząstka z mojego życia, którą Wam chciałam pokazać tak od środka. Ja wiem, że takie vlogi Wam się podobają. Takie bardziej domowe, takie bardziej pokazujące trochę tą moją stronę, nie tylko kosmetyczną. A przy okazji pokazałam Wam różne produkty, które naprawdę bardzo się fajnie sprawdzają w domu. Także podlinkuję Wam wszelkie informacje o tych produktach. I właśnie link, czy tam kontakt do Ali, jeżeli będziecie chciały sobie coś zamówić. No, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał i mam nadzieję, że tutaj podpowiecie mi o jakichś innych ewentualnie vlogach, które widziałyście, czy tagach, chyba bardziej tagach. No i jakie filmiki chciałybyście zobaczyć następnie. Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, hej!